Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw m.in. w Krośnie oficjalnie oddano do użytku przebudowany fragment drogi krajowej nr 28. Podkarpaccy twórcy i animatorzy kultury zostali uhonorowani nagrodami Marszałka Województwa Podkarpackiego. 17 lipca w Jedliczu odbędzie się nocna jazda ratowników. W Krośnie oficjalnie oddano do użytku przebudowany fragment drogi krajowej nr 28. Prace przy rozbudowie blisko 2-kilometrowego odcinka drogi między ulicami Tysiąclecia i Zręcińską trwały 1,5 roku. W ramach inwestycji wybudowano nowy wiadukt oraz dobudowano 2 pasy jezdni. Proszę Państwa, skrótowo, ponad 1,5 kilometra nowoczesnej infrastruktury, 2 węzły komunikujące strefę przedsiębiorców tak naprawdę i strefę mieszkaniową. Oczywiście przy okazji te wszystkie odcinki dróg w kierunku skrzyżowania z ulicą Zręcińską czy z ulicą Popiełuszki zostały zmodernizowane i przebudowane tak, by spełniały kategorię drogi głównej o ruchu przyspieszonym. I dzisiaj cały odcinek drogi krajowej 28 w granicach miasta właśnie spełnia ten warunek, jest to droga główna o ruchu przyspieszonym. Rozbudowa drogi kosztowała ponad 56 milionów złotych, z czego 31 milionów stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. Jak cieszę się z tego faktu, że Ministerstwo Infrastruktury środkami rządowymi mogło wesprzeć to wielkie przedsięwzięcie polegające na przebudowie drogi krajowej nr 28, która jest w zarządzie administracyjnym miasta Krosna. Z radością witamy rozwiązanie kolejnego problemu komunikacyjnego w mieście Krośnie, czyli budowę tego nowego wiaduktu w ciągu drogi krajowej 28, a też rozwiązanie ważnego problemu dla mieszkańców Polanki, takiego bardzo płynnego, dobrego rozwiązania komunikacyjnego dla mieszkańców tej bardzo ważnej, bardzo dużej dzielnicy naszego miasta. Dużo było wypadków przed modernizacją, jako że ruch z roku na rok rośnie, ruch samochodowy, przybywa pojazdów, a miejsc niebezpiecznych nie ubywało, więc dzisiaj możemy powiedzieć po 10 latach, że wreszcie można przez Krosno przejechać bezpiecznie, o ile się stosujemy do znaków drogowych. Kolejnym wyzwaniem dla Krosna jest włączenie drogowe w układ komunikacyjny budowanej drogi ekspresowej S19. Rada Miasta Krosna jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieliła absolutorium prezydentowi Piotrowi Przytockiemu. Podczas wykonywania przez pana prezydenta jego urząd zadań związanych z realizacją budżetu miasta Krosna za rok ubiegły przyszło im się mierzyć ze skutkami pandemii i ograniczeń, które w jej wyniku zostały wprowadzone w marcu ubiegłego roku. Pomimo wspomnianych tych wszystkich utrudnień, wiele ważnych zadań zostało jednak dokończonych i wiele zaplanowanych inwestycji, którym groziło zawieszenie, zostało jednak wykonanych. Odbyło się to w ramach finansowania zarówno z naszego budżetu, jak i wraz ze środkami, ze wsparciem ze środków zewnętrznych. Były to działania zarówno dla miasta, jego mieszkańców oraz dla gości i turystów. Komentował przed głosowaniem przewodniczący klubu Samorządne Krosno Marcin Niepokój. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy zagłosowali za udzieleniem absolutorium prezydentowi Piotrowi Przytockiemu. Przyjęcie tych dwóch rzeczy jednogłośnie przez całą Radę jest dla mnie miłym zaskoczeniem, ale też można powiedzieć nagrodą za lata pracy. Także dziękuję radnym za zaufanie i za tę decyzję. Budżet 2020 roku był skomplikowanym przedsięwzięciem, a więc od marca realizowaliśmy, można powiedzieć, budżet kryzysowy, patrząc cały czas na zewnątrz, co się dzieje, aby jednocześnie spełnić te wymogi niezbędne, aby dochody były na dobrym poziomie i wydatki również dostosowane do poziomu dochodów. Więc ta nadwyżka operacyjna, która na koniec roku się ukształtowała, 29 milionów złotych, świadczy o tym, że potrafiliśmy sobie poradzić z problemami. W 2020 roku do budżetu Krosna wpłynęło blisko 412 milionów złotych. Na inwestycje miasto wydało blisko 120 milionów, w tym na transport i łączność około 72 milionów złotych.
17 lipca w Jedliczu odbędzie się nocna jazda ratowników. Pieniądze zebrane podczas tegorocznej 6. edycji akcji zostaną przekazane na rzecz 7-letniego Bartosza z Przybówki. Chłopiec urodził się jako wcześniak. Ze względu na wodogłowie wymaga ciągłej, intensywnej rehabilitacji. Bartuś nie chodzi obecnie, jest cały czas rehabilitowany, no, wymaga stałej opieki, właściwie 24 godziny na dobę. No, dzięki rehabilitacji jest już dużo lepiej, ale mówię, że to jest cały czas proces taki, przy którym wychodzą nowe rzeczy, tak jak doszła epilepsja, jest problem też kwestia z kręgosłupem, prawdopodobnie będzie czekała go operacja, to już decydują o tym ortopedzi, pod którymi opieką jest. No i tak naprawdę taka codzienność, tak? W związku z tym, że Bartek nie chodzi, no to wiadomo, że potrzebuje wózka, obecnie ma ten wózek, porusza się jeszcze na takim jeździku. Dotychczas chęć uczestnictwa w akcji zgłosiło około 100 jednostek służb ratowniczych i mundurowych. Rozpoczynamy o 16:00 defiladą służb. Podczas tej defilady będzie również pokaz skoków spadochronowych Reaktor 24. O 16:30 zagra dla nas orkiestra z OSP Odrzykoń. Następnie będą pokazy driftowozów, Lost Ark Dream Team będzie pokazywać swoje wozy. Następnie będzie pokaz strażaków z JRG Krosno, pokaz ratownictwa wysokościowego, pokaz ratownictwa technicznego. Dużo takich właśnie elementów edukacyjnych właśnie podczas wakacji też bardzo ważnych. Cała akcja rozpoczęła się bardzo spontanicznie, kiedy 5-letnia Hania z Dobieszyna 5 lat temu bardzo ciężko zachorowała. Wtedy Robert Kozioł, sołtys Dobieszyna, postanowił pomóc tej rodzinie. No i tak zrodził się pomysł zorganizowania akcji strażaków. Nazwaliśmy to wtedy nocną jazdą strażaków, ratowników. Później ta akcja została zorganizowana na rzecz małej Oliwki z Jedlicza Męcinki. 3 lata temu podczas nocnej jazdy ratowników zebrano blisko 27 tysięcy złotych dla Olusia z Krościenka Wyżnego, a rok później 30 tysięcy złotych na leczenie i rehabilitację Grzegorza Karasia. Nawet nam nie przyszło do głowy, że może takie coś nam wypalić tutaj na terenie powiatu i Polski całej, bo to już nie jest mała akcja charytatywna, bo jak tutaj wspomniał kolega Marcin, 2 lata temu na Grzegorza było około 200 samochodów wszystkich służb mundurowych, lotnictwa, WOT-u, 21. Brygady Podhalańskiej z Rzeszowa. Także tutaj idziemy w tym kierunku, tak żeby to bardziej nakręcać, no i nieść pomoc osobom, którzy potrzebują. Już po raz 23 podkarpaccy twórcy i animatorzy kultury zostali uhonorowani nagrodami Marszałka Województwa Podkarpackiego. W tym roku wyróżniono 14 osób i grup artystycznych. Podczas uroczystej gali w Wojewódzkim Domu Kultury wręczono także srebrne i brązowe medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Odznaczenie resortowe otrzymała m.in. kapela ludowa Kurasie z Lubziny, znana wielopokoleniowa kapela rodzinna, uhonorowana wcześniej nagrodą Oskara Kolberga. Oznaczenie to jest dla nas wielką akceptacją tego, co robimy, wielką radością, szczęściem i takie przypieczętowaniem całokształtu naszej pracy społecznej, że ta kultura ludowa naszego regionu, naszych okolic, naszej Rzeszowszczyzny, Podkarpacia jest ważna dla wszystkich, dla nas szczególnie. Z kolei wśród tegorocznych laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego Znak Kultury znaleźli się m.in. Aleksander Berkowicz, muzyk i instrumentalista, kontrabasista Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Stanisław Śliwa, artysta plastyk, rzeźbiarz, twórca wycinanek oraz zespół śpiewaczy Lubienianki. W swoim programie mamy pieśni patriotyczne, obrzędowe, pieśni religijne, jak również tworzymy widowiska obrzędowe, które wystawiamy na różnych przeglądach i festiwalach, zdobywając nagrody zarówno w piosenkach, jak i w obrzędach.
gotujemy również potrawy regionalne z naszego regionu. Podczas gali wręczono także stypendia twórcze. Otrzymała je m.in. Patrycja Longawa, znana plakacistka z Jedlicza. W zeszłym roku artystka stworzyła serię plakatów zatytułowaną Na Podkarpaciu. Była to moja inicjatywa, realizacja 16 plakatów poświęconych jakby regionowi podkarpackiemu, miast w Podkarpaciu, takich Jasło, Rzeszów, czy pięknych okolic, takie jak Bieszczady, oraz 8 wybitnych twórców, nazwisk znanych z tego regionu, takich jak Henryk Cybulda, Ignacy Łukasiewicz. Także starałam się docenić jak największą ilość osób, ale niestety czasu nie było na więcej, ale nie mówię do widzenia temu projektowi. Chcę na bieżąco udoskonalać ten projekt o nowe miasta, o nowych twórców. Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego przyznawane są od 1999 roku. Od tamtej pory przyznano 541 nagród indywidualnych oraz 268 zbiorowych. Wacław Turek, krośnieński poeta i fotografik, był gościem Jedlickiej Biblioteki. Spotkanie autorskie pod hasłem Czytanie obrazów, historia światłem pisana odbyło się w ramach realizowanego przez bibliotekę cyklu Książka moja pasja. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotografii krośnieńskiego artysty. Jest trochę fotografii, z tym, że ja jestem zwolennikiem jednego tematu. Tutaj zrobiłem wyjątek, żeby po prostu pokazać kilka tematów, że można jednak cokolwiek pokazać. Przyrodę, portrety, no, wszelkie tematy. Celem realizowanego przez Jedlicką Bibliotekę projektu jest popularyzacja czytelnictwa. Na jego realizację placówka otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Partnerstwo dla Książki. W ramach tego cyklu jeszcze czytelnicy nasi zostaną zaproszeni na wieczór filmowy, na piękny wieczór poezji śpiewanej i na spektakl teatralny. Projekt realizowany będzie do jesieni. Krośnieński CDS przygotował specjalną ofertę dla zwiedzających. W najbliższą niedzielę, 11 lipca, placówka zaprasza dzieci w wieku od 5 do 12 lat na warsztaty malowania na szkle. Na tych warsztatach dzieci będą mogły wybrać sobie obrazek, który chcą namalować na szkle i ten obrazek potem przenieść na szklaną taflę. Oczywiście po zakończeniu warsztatów te dzieła zabierają ze sobą. Dodatkową atrakcją tych warsztatów jest to, że po ukończeniu malowania dzieci wsiądą do naszej kolejki i przejadą nią na taką krótką wycieczkę. Tydzień później, 18 lipca, w godzinach od 12 do 15 będzie można bezpłatnie zwiedzać wystawę czasową Od piasku do szkła. Wejście od ulicy Blich bezpośrednio na wystawę i można się niezmiernie ciekawych rzeczy dowiedzieć o szkle i o nowych technologiach, które wykorzystują szkło flotowe, czyli to, które my nazywamy szkłem okiennym. Więc to jest bardzo ciekawa i pouczająca dla wszystkich wystawa. Dzieci dodatkowo mogą sobie próbować pograć w warcaby albo w szklane szachy. I to jest 18. Dodatkowym takim wakacyjnym, lipcowym sposobem spędzenia czasu to są akcja, która już tamtego roku bardzo dobrze się sprawdziła, czyli animacje na wakacje. To jest tak, że w każdy wtorek o godzinie 10 i 14 ci, którzy odwiedzają z dziećmi Centrum Dziedzictwa Szkła, mogą na chwilę uwolnić się od swoich pociech, zostawić ich pod opieką naszych animatorów, a sami spokojnie z otwartą głową zwiedzać Centrum Dziedzictwa Szkła. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Centrum Dziedzictwa Szkła. Odbyły się kolejne pokazy filmu Wielerzyński Alchemik z Lwowa, tym razem w Bóbrce i Jedliczu. Film przedstawia sylwetkę i osiągnięcia ojca polskiego przemysłu gazowniczego Mariana Wielerzyńskiego. W najnowszej produkcji telewizji Obiektyw wystąpili m.in. Wojciech Zieliński, Anna Cieślak oraz Marcin Kwaśny. Obraz jest debiutem reżyserskim Mariusza Bonaszewskiego. Zdjęcia do filmu realizowane były m.in. na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Pomysł na ten film powstał dokładnie 2 lata temu, kiedy prezentowaliśmy Łukasiewicza w Warszawie i kiedy byłem podziękować panu prezesowi Stępniowi z Gazsystemu, że pomógł nam finansowo. On mówi, to dlaczego Łukasiewicz, a nie Wielerzyński? Wówczas pomyślałem sobie, no spróbujemy. Przyjechałem tutaj do Bóbrki,
Miałem przyjemność wtedy porozmawiać z panem prezesem i panią dyrektor Barbarą Olejarz, którą witam i dziękuję. To jest taki dobry duch. Skromna osoba, ale bardzo rzetelna. I pytam się, kto to był Marian Gieleszyński. I wówczas weszliśmy na tą dużą salę i z prezesem szukaliśmy na tych zdjęciach. Jest zdjęcie Marian Gieleszyński, twórca polskiego gazownictwa. Film powstał dzięki wsparciu finansowemu polskich firm oraz podkarpackich i małopolskich samorządów. Sponsorem głównym jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a sponsorami wspierającymi m.in. Gaz System. Produkcję zrealizowano także ze środków Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i Województwa Podkarpackiego w ramach programu Podkarpacka Kronika Filmowa.